Co prawda przegrane, ale cenne zawody, konfrontacja z rezerwami Krakowi. Każdy sparing jest cenny i gdzieś tam z każdego sparingu można wyciągnąć pozytywy i negatywy. Wiadomo, jaki teraz jest okres tej pracy, gdzieś tam tej analizy, przygotowywania się do ligi, więc tak jak mówię, każdy sparing jest cenny. A z tych pozytywów co zaznaczyłbyś? Na pewno dochodzimy do sytuacji gdzieś tam, bo ja nie wykorzystałem rzutu karnego. Bartosz miał w pierwszej połowie sam na sam, więc gdzieś tam konsekwencja gry defensywnej i plan na ten mecz, jaki sobie założyliśmy, myślę, że w pierwszej połowie przynosił efekty, tylko brak skuteczności. Trochę ogólne pytanie, ale i zawierające konkret. Jak zdrowie po 5 tygodniach przygotowań do rundy rewanżowej? Moje czy całej drużyny? Twoje. Bo sam wchodzę i schodzę z boiska, to jest okej, tak naprawdę. Wiadomo, że są trudy i jest ten okres ciężkiej pracy, natomiast przyjemnej też, bo ja powtarzam, że to jest najpiękniejszy zawód świata i musimy trochę pocierpieć, żeby później było lżej. Oby tak było. Czego życzę. Dzięki. Dwa bardzo mocne akcenty w pierwszej połowie. Najpierw świetna asysta i podanie do Bartka Kowalczyka, uwalniającego spod opieki obrońców. Sytuacja sam na sam, a chwilę później znakomita interwencja we własnej bramce. No tak, staram się wyglądać jak najlepiej w tych sparingach. Do Bartka podanie było między obrońców, więc cieszy mnie to przede wszystkim, że dałem takie podanie, że Bartek wyszedł na wolne pole, sam na sam z bramkarzem. No a sytuacja z wybiciem z pola bramkowego cieszy przede wszystkim, bo jest obrońcą. Były takie momenty w pierwszej części gry zwłaszcza, kiedy częściej biegaliście za piłką niż z piłką u nogi. Tak. Tak miało być, że mieliśmy cofnąć do niższego pressingu i wychodzić z akcjami, skrzydłami, dogrywać do Marcina. Jak oceniłbyś swoją dyspozycję na 3 tygodnie przed startem rundy rewanżowej? Niestety nie gram w pierwszym meczu, bo pozuję za kartki, ale myślę, że jest dobrze. Wszyscy cały nie chodzi o obciążeń. Myślę, że będzie coraz lepiej wyglądała nasza gra. Dzięki serdeczne. Dziękuję.